Klasówce, postanowił powiesić się w kiblu na spódce. Wcześniej już miał samobójczą próbę. To był grudzień, gdy prawie zatłukł się własną pięścią, ale odratował go kochanek dzielnicowego. Krzysiu miał traumę ze szkoły specjalnej. Zgwałciła go zakonnica wielokrotnie swoją dupą w penisa. Krzysiu miał traumę ze szkoły specjalnej. Lubieżna siostra w lateksowej sutannie, cnotliwy Krzysiu nie miał łatwo w życiu. Mieszkał z macochą, która robiła piruety w cyrku, ćwiczyła parkour psychiatryku, czasem na strychu, ale zaglądał na spódce w kiblu. Cnotliwy Krzysiu nie miał łatwo w życiu. Dziadek zgnił w kwiciu, babcia w Oświęcimiu na tyfus. Krzysiu już nie będzie Krzysia, bo w klopie zadyndał. Krzysiu dyndała, stalinowskich represji ofiara. Krzysiu dyndała, machnął se na siebie zamach. Teraz leży Krzysiek, leży na stole do sekcji. Anatomopatolog wsadza mu w anal banana i źre jakersy. Gumowa rękawiczka i z obi piła tnie ciaszkę Krzyśka. Tył przód, w negliżu mózgownica, a tam dziury. Bo Krzysiek był chłopcem z drewna, Pinokio zrobiony dutem Geppetta. Krzysiu nie miał łatwo w życiu, dlatego za tym dał na spódce w kiblu. Krzysiu miał traumę ze szkoły specjalnej. Krzysiu nie miał łatwo w życiu, dlatego za tym dał na spódce w kiblu. Krzysiu miał traumę ze szkoły specjalnej.